Loża radiowa. W naszym studiu już jest nasz pierwszy gość, Ryszard Galla, poseł mniejszości niemieckiej. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry Państwu. No i zaczynamy od koalicji. Od koalicji, wielkiej koalicji, która urodziła się w strasznych bólach i przy tych narodzinach poległ był Martin Schulz. Taki miał być mężem opatrznościowym niemieckiej lewicy, a tu jeszcze przedwyborczo nie ma. Tak chyba władze Prawa i Sprawiedliwości odetchnęły, bo wiem, że nawet polubiono panią kanclerz Merkel, oby nie tylko Martin Schulz, więc tutaj mamy jakiś pozytyw. No ale rzeczywiście tak się składa, że to jest chyba rząd, koalicja najdłużej oczekiwana i powiedziałbym taka wyczekiwana z utęsknieniem, bo jakby nie było, to mieliśmy tutaj alternatywę, jak nie koalicja z SPD, to nowe wybory. A to myślę, że nie posłużyłoby dobrze ani wyborcom w Niemczech, a myślę, że także i nam, członkom Unii Europejskiej. Skoro pan użył już tego takiego niebezpiecznego słowa alternatywa, no to posłużyłyby takie wybory raczej alternatywie dla Niemiec, takie mam wrażenie, bo tak, ona tak, się tak. w sondażach ostatnio znalazła na drugim miejscu. Bardzo tak, rzeczywiście, mocno. Aczkolwiek podejrzewam, że przy następnym, znaczy na przykład wyborach w tej chwili, które by były, no, w związku z nieosiągnięciem tutaj porozumienia w koalicji, no ten wynik nie byłby aż tak zastraszający, natomiast podejrzewam, że tutaj akcje CDU i pani kanclerz Merkel, no znowu by spadały, a to byłoby niepokojące, bo jakby nie było, to jednak jest ważna osoba w pracach także w Unii Europejskiej, bo spójrzmy, co się działo w tych ostatnich miesiącach w Brukseli, prawda? No brakowało tam takiej lokomotywy, która by powodowała, że te prace ważne, istotne dla Unii Europejskiej szłyby do przodu. Ale dodajmy, tak, że w tej samej partii, w SPD, było duże poparcie dla tej koalicji. 2/3 opowiedziało się za, bo przypomnijmy, że do tego weekendu trwały wewnętrzne głosowanie, referendum wewnątrz partii. Ponad 60% za i wysoka frekwencja, bardzo wysoka, 78% bodajże. Czyli mobilizacja w SPD Wiecie no tak. Państwo, to są jednak partie już z takimi wieloletnimi tradycjami, więc tutaj ta odpowiedzialność za to, za bycie członkiem jest dosyć duża i stąd też ta frekwencja. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko w polityce niemieckiej zauważamy taki mocny ruch w młodszej generacji członków partii, czy to CDU, czy FDP, prawda, czy SPD. No tu właśnie obawiamy się, że ta młodzieżówka. Tak, że ta młodzieżówka troszeczkę zaważy nad tym, że no, ta koalicja mogłaby się jednak no, nie zawiązać. Więc wydaje mi się, że tutaj zwyciężył rozsądek, bo myślę, że tutaj to dobro dla całych Niemiec jakby przewyższyło jakby interes partii, prawda? I zdecydowano się na tą koalicję. Myślę, że dobrze, chociaż no, sami możemy powiedzieć, że to troszeczkę dziwna, prawda? Koalicja CDU, CSU, prawda? I SPD. No, wielka ze wszystkimi. Z doświadczenia wiemy, że ona nigdy nie służyła, szczególnie SPD, prawda? Że SPD na tej koalicji traciło. Tak. Stąd te opory wstępne. No przypomnijmy jeszcze, Martin Schulz nie jest już szefem SPD. Na razie komisaryczny zarząd sprawuje tam Olaf Scholz. Przynajmniej łatwo zapamiętać nazwisko. No ale też Martin Schulz był proponowany, czy sam nawet deklarował, że obejmie stanowisko. Właśnie. Tak. Jednak nie będzie i to też dobra wiadomość dla nas. Czy powiem tak, myślę, że nie będę tutaj jakby, wie pani, oryginalny. Na pewno tak. I to nie ze względu na to, że no on nie lubi Prawa i Sprawiedliwości, prawda? Natomiast człowiek, który jest takim raptusem, mi raczej w takiej polityce, a szczególnie w sprawach międzynarodowych, nie odpowiada. To jednak powinien być ktoś, kto podchodzi z rozwagą, z umiarem, najpierw pomyśli, a później coś powie. Wydaje mi się, że Martin Schulz to raczej tak odwrotnie stosował. Najpierw powiedział, nagadał, a później zastanawiał się nad tym, co powiedział, prawda? Mówił pan o tym młodym pokoleniu, które powoli wchodzi na scenę polityczną. No mówi się, że z tej sceny już powoli będzie schodziła Angela Merkel.
No to jest chyba taki sygnał. Co prawda, no nie ukrywam, chciałbym, żeby pani Merkel jak najdłużej rządziła, ale chyba to jest jej ostatnia kadencja, chociaż nie przesądzam. Natomiast no też myślę, że to jest ten czas, kiedy powinno się w jakiś tam sposób wskazać to tego albo tą następczynię, która przejmie tą schedę po pani Merkel. Choć po takim przywództwie nie będzie łatwo. No nie będzie łatwo, aczkolwiek myślę, że dla normalnej poprawności funkcjonowania partii to jest ważne, prawda? Kto przejmie tą władzę i kto będzie zachowywał pewną ciągłość, bo pamiętajmy o tym, że rządy CDU to nie są tylko rządy, które mają wpływ na, nie wiem, politykę w Landach, politykę w Niemczech, ale w całej Europie i świecie. To jest jednak dosyć ważna osoba, postać, stanowisko, które no, będzie współdecydowało o tym, co będzie się działo dalej. Prawda? A wiemy, że jest kilka tematów dosyć istotnych, chociażby nawet to, co proponuje Macron, prawda, i tak dalej. To są rzeczy, które no, muszą być w jakiś sposób też korygowane. A jest tam jakiś taki naturalny następca, panie pośle? Trudno mi powiedzieć. Powiem uczciwie, nie wiem, bo pan redaktor sam zwrócił uwagę, że jawi się młoda grupa, prawda? Młodych ludzi. I może być tak, że... I nie wiadomo, który młody wilczek wygra. Może być tak, że właśnie tutaj pani kanclerz postawi już na młodzież, że jednak ktoś z tej młodszej generacji będzie tym, który pojawi się, załóżmy, w strukturach rządowych pani kanclerz, a później w sposób naturalny stanie się jakby jej następcą. W umowie koalicyjnej pomiędzy CDU, CSU i SPD zapisy dotyczące przyszłości Unii i stosunków z Polską były dość optymistyczne, więc miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. No, tym bardziej tutaj ten rząd i jakby ta polityka rządu niemieckiego w Unii Europejskiej jest dosyć ważna, bo wyjątkowo poświęcono dużo uwagi tej sytuacji. Zresztą powiedzmy sobie uczciwie, Polska jest potrzebna Niemcom, a Niemcy są potrzebni Polsce. Oczywiście w różnych obszarach Niemcy potrzebują Polski właśnie w tej polityce europejskiej, a dla nas Niemcy jako sąsiedzi, jako potęga gospodarcza też ma istotne znaczenie. No naturalny partner. Więc małżeństwo z rozsądku. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę. W Loży Radiowej wracamy do rozmowy z posłem Ryszardem Gallą, posłem mniejszości niemieckiej. Panie pośle, mówi pan małżeństwo z rozsądku polsko-niemieckie. Ale tu się pojawił też wątek, powiedziałbym, alimentów, reparacji wojennych, 800 miliardów, tak, poseł Mularczyk ostatnio. Ostatnie posiedzenie zespołu, które było w czwartek po południu, tak. Śledzę to, no znaczy, wie pan, myślę, że temat reparacji jest tematem nie dzisiejszym. Już troszeczkę o tym się mówi, jakżeście państwo zauważyli, na ogół wywoływany wewnątrz kraju, czyli na użytek wewnątrz polityczny. Natomiast trudno mi jednoznacznie stwierdzić, czy jest to temat, który został podjęty oficjalną notą międzyrządową w rozmowach między rządem polskim a niemieckim. Nie mam takiej wiedzy, natomiast wiem, że politycy, dyplomaci ze strony niemieckiej jakby w tym temacie zajmowali już stanowisko, twierdząc, że politycznie, prawnie temat jest zamknięty, pozostaje jakby ta strona moralna, ale jeśli strona polska chce podejmować ten temat, to na pewno należy usiąść do stołu, o tym rozmawiać. Rzeczywiście w sytuacji, kiedy zdarzały się wizyty naszych polityków w Niemczech, to nawet w tych komunikatach dotyczących agendy odżegnywano się, że to nie będzie temat, chyba że strona niemiecka poruszy. Nawet czasem znaczy, taka konstrukcja się pojawiała. Prawdopodobnie pan prezydent Duda, spotykając się chyba na Litwie, jak dobrze pamiętam, z prezydentem Niemiec, miał podjąć ten temat, no ale wybaczcie państwo, to chyba nie jest jakby ta oficjalna ścieżka, która no nie była wykorzystana. Ja co prawda w tej kadencji nie byłem jeszcze jakby w takiej oficjalnej, nie wiem, parlamentarnej grupie, czy także zbliżonej do rządowej w rozmowach w Niemczech.
czy też niemieckiej delegacji w Polsce. Natomiast wielokrotnie brałem udział w poprzednich kadencjach i muszę powiedzieć, że ten temat nigdy nie był podejmowany ani z jednej, ani z drugiej strony. Więc trudno mi tutaj w tej chwili wyrokować, jak losy tego, co robi pan poseł Mularczyk ze swoim zespołem, jak się potoczą. Druga sprawa, która na arenie międzynarodowej jest głośna, czy właściwie ta jest głośna na arenie międzynarodowej, no to właśnie polskie obozy śmierci. I tutaj, czy walka z tym stwierdzeniem i obarczaniem Polaków odpowiedzialnością za zbrodnie niemieckich nazistów. Tutaj stanowisko niemieckie było bardzo klarowne i bez żadnych wątpliwości. I bardzo szybkie, prawda? I ze strony pani kanclerz Merkel, i ze strony ministra spraw zagranicznych jasno, wyraźnie powiedziano, kto, jakie obozy i tak dalej. Dlatego też nie wiem, po co ta burza, która w tej chwili trwa. Oczywiście ona nie jest jakby skierowana na stosunki polsko-niemieckie, bo to są bardziej polsko-izraelskie, polsko-amerykańskie, prawda, ukraińskie też gdzieś tam się w tle pojawiają. Po co ona została wywołana? Uważam, że ta para, ten gwizdek powinna bardziej pójść właśnie w rozmowy dyplomatyczne, edukacyjne, po to, żeby jak największa część, chociaż niektórzy mówią, że w ten sposób wywołana burza też spowodowała, no powiedziałbym, takie piorunujące zjawisko, jeśli chodzi o tą informację, że to nie są polskie obozy koncentracyjne, więc bo zaczęto o tym może tyle mówić, że tylko pytanie, czy po chcąc osiągnąć taki efekt, należało politycznie ponosić aż takie straty, prawda? Każdy stratek wojskowy oceniłby to bardzo negatywnie. No czy nie zabrakło tu właśnie rozpoznania terenu rachunek właściwego? Rachunek zysków i strat, tak? Nie najlepsze. No trudno mi tutaj w sposób jednoznaczny odpowiedzieć. No, Instytut Pamięci Narodowej funkcjonuje od wielu lat. Naraz w tej chwili w różnych ośrodkach, nie wiem, naukowych, ale także i w mediach pojawia się szereg ludzi. Jestem zaskoczony, że mamy tak szeroką grupę specjalistów w tej dziedzinie, prawda? I od tego prawa Holokaustu, od spraw polsko-żydowskich, no, II wojny światowej, którzy się wypowiadają. Przecież to jest armia ludzi, którzy mogliby spokojnie, no nie wiem, za te środki, które przeznaczamy na jakieś niefortunne reklamy, przeznaczyć właśnie na tą edukację, na te rozmowy, na te, powiedziałbym, nawet takie konferencje czy też wystawy, które by się pojawiały za granicą, po to, żeby tych, którzy nie mają tej wiedzy, wyedukować, jak rzeczywiście wyglądała historia II wojny światowej, ale także i po tej wojnie, bo przecież pamiętajmy, że, no nie wiem, wczoraj miałem okazję oglądać na jednej stacji telewizyjnych program z 1968 roku pod tytułem Stacja Dworzec Gdański, o, w ten sposób, prawda? To są historie, które, ja powiem osobiście, coś wiedziałem o tym, ale w takich szczegółach, jakie załóżmy były podawane, człowiek nie miał w tym okresie swojej edukacji historycznej posiąść. I powiem, że z ciekawością chciałbym w tej chwili nabyć jakąkolwiek książkę w tym temacie i sobie poczytać. No białych plam nie brakuje, no sam pan pamięta, panie pośle, ile czasu trzeba było, żeby tragedia poradzić sobie z Łambinowicami. Tak, tragedia Górnośląska, Łambinowice, ja tutaj powiedziałbym na własnej pracy doświadczyłem w momencie, kiedy po pierwsze przyszli do mnie przedstawiciele mniejszości niemieckiej z koncepcją utworzenia cmentarza powojennego, ile później mieliśmy, no powiedziałbym, i sprzymierzeńców, ale także ludzi, którzy no w jakiś tam sposób rzucali kłody, prawda? Przecież tam była sytuacja taka, że z ówczesnym wojewodą już chcieliśmy oddać do użytku ten cmentarz, a tu naraz stop, tablice były gotowe z nazwiskami, bo prawdopodobnie gdzieś tam pojawia się nazwisko kogoś, kto był, nie wiem, w strukturach SS, czy jakichś tam innych, prawda, wojsk niemieckich. No pamiętam, musieliśmy, że to na sprawdzać chwilę zablokowało dłuższą. Tak, wysyłaliśmy pana w ten czas jeszcze doktora, a później profesora Nowaka do archiwum niemieckiego, prawda, żeby sprawdzić te nazwiska, czy one są wszystkie poprawne, czy tam przypadkiem ktoś, kto nie powinien się znaleźć, a się znalazł, prawda. No więc to były takie rzeczy, więc jest moim zdaniem jeszcze szereg spraw, które wymagają takiego otwarcia, odkrycia, no likwidacji tej białej plamy.
I tak jak ostatnio rozmawialiśmy o żołnierzach wyklętych, to też przecież jest ten element choćby tej historii tutaj na Obłoszczyźnie, no, tych różnych represji, o których niewiele wiedzieliśmy. No, no i panie redaktorze, i też powiedzmy sobie, przy tej wiedzy, którą mamy, może pan ma większą, ja mniejszą, no też jesteśmy na takim rozdarciu, rozdrożu, prawda, czy w jedną, czy w drugą stronę. I warto by było też poświęcić temu tematowi czas, żeby parę rzeczy wyjaśnić, bo podejrzewam, że wśród tych żołnierzy byli i dobrzy, i źli. Tak jak i wszędzie jak to na jest. Wojnie. Tak do jest. Rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę. Wracamy do rozmowy z naszym gościem, a jest nim, przypomnijmy, Ryszard Gara, poseł mniejszości niemieckiej. Omówiliśmy sprawy międzynarodowe, to teraz region. Panie pośle, deklaracja opolska, sławny dokument, opisywany w całym kraju jako przykład takiego pierwszego zjednoczenia opozycji totalnej, jakbyśmy ją nazwali. I to miało być taka jaskółka, która pokaże, co będzie dalej. Ale jak zaczęliśmy się dopytywać, to wyszło na to, że no, niby wszyscy się podpisali, ale nie wszyscy do końca chętnie. Znaczy, Zuzannę Donat-Kaszulę pytaliśmy, wiceszefową TSKN-u, i ona powiedziała, że to taka trochę bardziej inicjatywa była wicemarszałka Kolka niż całej mniejszości niemieckiej. No nie, nie można tak powiedzieć, tak. Ponieważ w tych pierwszych rozmowach sam osobiście uczestniczyłem i chyba nawet raz w takim spotkaniu uczestniczył pan przewodniczący Rafał Bartek. Myśmy z założenia wychodzili, że ta deklaracja ma być tylko jakby zjednoczeniem sił w reakcjach, kiedy widzimy naruszenie zasad demokracji, funkcjonowania samorządu, a nigdy nie była to deklaracja wspólnej koalicji, czy wspólnego komitetu, tak? Wspólnej listy do wyboru. Choć niektórzy tak to odebrali, tak mówił o tym marszałek Buła na przykład. Wie pan, no akurat ja się wcale nie dziwię panu marszałkowi i myślę, że tutaj ten kierunek takiego połączenia sił z Nowoczesną jest właściwym. Ja to oceniam właściwie i politycznie, i nawet statystycznie, bo jakbyśmy sobie spojrzeli w tej chwili, bo wiadomo, że głównym tematem to są wybory do sejmików, prawda? Bo one będą takim sygnałem, kto wygrał, kto przegrał, prawda? Więc tutaj to porozumienie z Nowoczesną jest dobrym rozwiązaniem, bo to jest ten elektorat, który jest jakby tym samym. No, bo Nowoczesna w zasadzie powstała taka złona Platformy Obywatelskiej. Choć w ramach sprzeciwu wobec Platformy, co podkreślają. Dobrze, ale to jest, wie pani, każda z opcji politycznych ma jakieś tam opozycję wewnętrzną, gdzie to funkcjonuje. Tutaj to się rozleciało, to wyszło na zewnątrz, ale w moim przekonaniu jest to dobry ruch, bo jakbyśmy to zaczęli statystycznie liczyć, to jest większa szansa uzyskania większej ilości mandatów. Natomiast, przez ten obóz, tak? Tak. Natomiast proszę spojrzeć w tej chwili na taki układ wspólnych list dla kilku komitetów, w tym także i mniejszości niemieckiej, kiedy na przykład okręg opolski, tak? Będzie 7 albo 8 mandatów. Wystawiamy 10 kandydatów na liście. No przecież pozabijalibyśmy się, kto będzie tym pierwszym, prawda? To prawda. Nikt nie chciałby być tym ostatnim. Albo inaczej, pierwszy i ostatni, to tak. Więc to są takie sprawy techniczne. Natomiast wydaje mi się, że na pewno ta deklaracja posłuży także nam takiemu wspólnemu porozumieniu o niekonkurowaniu z sobą. Że będziemy tworzyli jednak takie porozumienie, nie na jednej liście spisane oficjalnie, ale w tym, żeby po prostu z założeniem współpracy po wyborach. Czyli idziecie sami, dokładnie. No, na etapie tych znaków, jakie w tej chwili są, to my jako mniejszość niemiecka idziemy sami. A pod jakim szyldem tej partii, którą właśnie zarejestrowaliście już? Tak. Jest zarejestrowana, ale i przypomnijmy pod nazwą to jest mniejszość z większością. Tak. Regionalna mniejszość z większością, czyli takie hasło regionalna. Myślę, że ono jest takie trafione, chociaż mało niektórzy krytykowali, redaktor Świercz tutaj krytykował. No, to znaczy nie, no krytykowałem, bo ja natomiast zawsze jak nazwa partii jest skomplikowana, to potem ciężko się do niej wraca, tak? Ciężko się jej używa. Natomiast, szanowni państwo, naszym celem nie jest tworzenie lub nie partii, tylko start w wyborach, wygranie tych wyborów i uczestniczenie w zarządzaniu regionem, powiatami, gminami. To jest jakby nasz cel i my też nad tym teraz pracujemy, bardzo aktywnie pracujemy nad programem wyborczym, dokonując analizy tej kadencji i sukcesów, jakie są może też i porażek, ale także pokazując
co jest taką naszą ofertą do wyborców w następnej kadencji. I dlatego, że dopiero co mamy tutaj postanowienie sądu o rejestracji partii, zdajemy sobie sprawę, że w tak trudnych wyborach, bo to będą szczególne wybory, startowanie z partii, którą musielibyśmy bardzo mocno na rynku pokazywać, prawda, może być dla nas dosyć problematyczne, jeśli chodzi o wynik wyborczy. Czyli Komitet Wyborczy Mniejszości Niemieckiej. Ustaliliśmy, że startujemy jako KWW Mniejszość Niemiecka. Czyli z tym domkiem rozpoznawalnym tak, dobrze. Tak. Zwłaszcza, że mamy już pełną wiedzę o ordynacji i te różne obawy, które pojawiały się wcześniej, się rozwiały. Rzeczywiście one się rozwiały i tutaj będziemy na pewno pracowali nad rozwojem tej partii, bo nie wiem, co nam życie przyniesie. Natomiast na dzień dzisiejszy, za kilka miesięcy startujemy z KWW Mniejszość Niemiecka. Także prace nad programem trwają, a listy wyborcze już kompletne? Pani redaktor, jeszcze trochę za czasu zostało. Pani liczy na to, że powiem, że tak? Nie, no pracujemy, wie pani. No. Myślę, że tak ale jak każdy z komitetów... No, myślę, że szkielet już jest i kandydatów, no my zwyczajowo zawsze pytamy, czy jest kandydat tylko jednym. Na prezydenta Opola. W tych wyborach nie będziemy na pewno mogli, zresztą myśmy nie byli akurat tym komitetem, który to nagminnie stosował, nie będziemy mogli jakby dublować tych kandydatów. Tak, no nie będzie tych lokomotyw wyborczych. Czyli kandydat na burmistrza nie może być kandydatem na przykład do sejmiku czy do Rady Powiatu. Może jedynie kandydować u siebie w gminie, a w momencie jak, no to decyduje albo rada, albo bycie wójtem. A co z Opolem, bo ostatnio był eksperyment. Temat jest otwarty. Ja myślę, że tutaj póki co na razie też myślimy o swojej liście, może i kandydacie, ale czy ten kandydat będzie wystawiony, czy nie, mamy na to czas. No podobno jest jakiś tajemniczy wspólny kandydat opozycji, o którym tak, wie zna pan pięć, go? Ale no nie, ja nie znam. No. Wszyscy nie mówią, ale nikt go nie widział. Kobalańca Rady Platformy Obywatelskiej mówi mi z takim mefistofelicznym uśmieszkiem, że pięć, raptem sześć osób w regionie wie, kto to panie, jest. Panie redaktorze, prawdopodobnie nie jestem w tej szóstce. No my też nie. To musimy poczekać. Ja nie wiem, czy ten kandydat jest w tej szóstce. To by było najbardziej interesujące. To jest pytanie, no ciekawe. No i ciekaw jestem, kiedy nam go wyciągną. Wie pan, ja myślę, że jak już tak plotkujemy, to takim wyraźnym sygnałem będzie decyzja pana prezydenta w najbliższym czasie odnośnie swoich zastępców, wiceprezydentów. A to prawda. Tutaj, jeśli to będą, nie wiem, no, urzędnicy czy osoby gdzieś tam nie z tych świeczników politycznych, no to możemy zastanawiać się nad tym, jakie będzie miał, z jakiego komitetu, jakie poparcie będzie miał prezydent Wiśniewski. No ja myślę, że awansuje kogoś z najbliższych współpracowników jednak i będzie się go po innej środowisku. W każdym razie będziemy wróżyć z zastępców, tak? Ale nie wiemy na pewno. Bardzo dziękujemy za wizytę w naszym studiu. Dziękuję. W Loży Radiowej naszym gościem był dzisiaj poseł Ryszard Galla. Dziękujemy bardzo. Loża Radiowa.